Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku! Z tej strony Ania i... Tomek! W dzisiejszym odcinku planujemy pokazać Wam mnóstwo zabaw, jakie zrobiliśmy właśnie razem z Tomkiem. Pokażę Wam również mój niefortunny wypad do lasu, lasoparku. Niefortunny, ponieważ no, nie wiedziałam, że park jest zamknięty i taką gafę strzeliłam, że masakra jakaś. No ale wybrałam się. Co jeszcze będzie, Tomek? Co jeszcze będzie w tym odcinku? Nie wiem. No, ja też w sumie nie wiem. A tu się jeszcze wspina na mnie Grzesiu, ratunku, pomocy. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejny odcinek. No pięknie. Kogo ja wychowałam? Bądźcie z nami. Dojechałam do parku, jest to dzisiaj naprawdę bardzo spokojnie. Jest niedziela, parking jest prawie że pusty. Jest tak niesamowicie przyjemnie. Nie wiem, czy to słychać w tle, jak ptaki pięknie śpiewają. Ptaki śpią. Wyciągnęłam przed chwilką Grzesia z auta do wózeczka. I śpi dalej, zobaczcie. Grzesiu śpi dalej. Chowałam go tu w budce. Także wyciągam Tomka i będziemy gdzieś tam na spacer pójść. No słuchajcie, dzieje się, no zamknęli tutaj niestety mini zoo. Pisze, że z powodu właśnie pandemii, koronawirusa, arboretum, bramy murawskie zostaje zamknięte dla odwiedzających do odwołania. Zwierzątka tam sobie są, biegają, ale my wejść nie możemy. Zamknięte. Ale niestety wejść tutaj nie wejdziemy dzisiaj. Przykro mi, Tomusiu, nie wejdziemy. Nie wolno. Jest koronawirus, wiesz, aniołku? Nie mam nie. Jest papier, rozłożył swój ogon. I szybko biegniemy, żeby go zobaczyć przez szkło. Zobaczcie. Jest tam. Zobaczcie. Widzisz, Tomek, jaki paw tam jest? Widzisz go? O, ale ma ogon. Patrzcie, tylko, ale piękny jest. Teraz jak nie ma ludzi, to się pokazuje. Widzisz go tam, cia? Fajny jest? Fajny ma ogon? Tak, taki duży. Taki duży ogon ma, a taki kolorowy, co nie? Tak, umalował go Tomek. Tomek umalował mu ogon? No, zobaczcie, jaki piękny paw się prezentuje w pełnej okazałości. A my go widzimy przez dziurę w płocie. No, już paw schował ogon, a myśmy trafili idealnie. Idealnie. Możemy iść dalej. Cel zaliczony. Paw pokazał ogon. Idziemy, idziemy dalej. Na niedzielny spacer po lesie, po lasoparku. Zobaczcie, kochani, tam już widać te wiśnie. Czy czereśnie normalnie są już zakwitły. Także nie było nas chyba tydzień tutaj, a już proszę pięknie kwitną, także zaczyna się robić pięknie. Wiecie co, troszeczkę się boję chodzić po tym parku, bo już drugi raz zobaczyłam, że jest tutaj napisane, że jest arboretum zamknięte. Początkowo myślałam, że ta informacja dotyczy tylko i wyłącznie tego zoo, ale widzę, że tutaj na tym właśnie... na tym tarasie też jest napisane, że jest zamknięte, także po prostu sobie pójdziemy już do domu, już wracamy stąd i spadamy. W zeszłym roku w tym parku zrobili dodatkową ścieżkę, to znaczy poprowadzili jeszcze no, taką trasę równoległą do głównej ścieżki parku, która sprawia, że do parkingu nie trzeba wracać tą samą ścieżką, tylko po prostu można iść sobie właśnie takie kółeczko zrobić. Ostatnio jak nagrywałam, to wam tego nie pokazywałam, bo mi zabrakło już baterii. Także teraz jesteśmy właśnie na tej ścieżce. Jak widzicie pewnie za mną, to jest właśnie ta ścieżka. Tutaj jeszcze dodatkowo, zobaczcie, jest jakaś trasa taka. Widziałam tutaj znak ścieżki rowerowej, także może tam kiedyś też pójdziemy. Zobaczymy. No a Tomek już tutaj płacze, że już go nóżki bolą i musiał sobie usiąść. Także właśnie zasiadł sobie tutaj na ławeczce. No właśnie swoją drogą jest tutaj takich ławeczek kilka po drodze. Także o, już kolega odpoczął. Możemy iść dalej. Popatrzcie, jaki zdobywca, ile
Ile znalazł patyków dzisiaj? Ile masz tych patyków? Dużo. Dużo, dobrze. Przynajmniej dwa. Wiecie co, powiem wam, że jest dzisiaj naprawdę zimno i myślałam, że jest dużo cieplej. Chociaż widziałam, że na termometrze pisze, że jest 6 stopni. Ale jak wyszłam z auta, wydawało mi się, że jest naprawdę ciepło. I miałam taki moment, że chciałam iść bez kurtki, a już na pewno bez czapki. Jejku, powiem wam, że cieszę się, że już się ten spacer skończył, bo jest naprawdę tak zimno, że normalnie wymarzłam. Także ruszamy i spadamy do domu. Słuchajcie, przyjechaliśmy do domu. Na dworze wcale nie było fajnie, ale mamy dzisiaj niedzielę i tak jak obiecałam Tomkowi z rana, dzisiaj będziemy się bawić. No, także już ruszam do... ruszam już do dzieła. Mam przygotowane, zobaczcie. Mam przygotowane taką książeczkę. To jeszcze kupił mój mąż przed świętami Bożego Narodzenia i parę rzeczy zrobił już z Tomkiem z tego. Co to są? To jest wycinanka Stwory Potwory. Uczy, bawi i rozwija. I są naklejki i zabawy w wycinanie. I co my tu mamy? Tak, ten potwór już był zrobiony. Była ośmiornica. Krab też już był zrobiony. O, tutaj są wyklejanki. To teraz może zrobimy coś następnego. O, teraz może zrobimy to. Meduzę. Kiedy meduza nabije sobie guza, to nie przytulaj jej czasem, bo się okropnie sparzy z szczółkami. Wiesz? No. Dobra, no to co? To wycinamy tą meduzę. Mamy tutaj, proszę, głowę meduzy do wycięcia i mamy te wszystkie łapki od meduzy. To co? To wycinamy. No to mamy już wycięte części meduzy. Tomek już tutaj układa. To. Grzesiu! Grzesina! No. Dobra, Tomek, no przyklejaj tam, bo Grzesiu nam tu się za chwilę nam tu Grzesiu wszystko porwie. No! Bez krzyczenia! Już przykleiłeś, Misiu? Grzesiu tutaj nam atakuje nas. Teraz trzeba naklejki z okiem i z zębami. Także mamy tutaj, dalej zobaczmy w książeczce. Na środku mamy, teraz musimy tu odnaleźć, które to miało być tutaj, na tej ośmiornicy. Miało być takie jedno oko i zęb, taka buźka krzywa. Czyli to wygląda na tą naklejkę. Masz, Tomek, odklej sobie to. I przyklej na środku, tu. Na środku, tak. Bardzo dobrze. I teraz jeszcze damy jej buzię, co? Damy jej buzię? Przyklejamy buzię. O, tak jest, bardzo dobrze. I dociśnij jeszcze. Super! Gdzie tu jest klej? Tu jest klej. Świetnie, mamy meduzę. Robimy jakiegoś jeszcze stwora? To czekaj, co to jest za potwór? A głębinowe ryby wszystko robią na niby i ciągle w coś trafiają źle, bo strasznie ciemno jest tam na dnie. Dobra, no i co, takie coś mamy wyciąć sobie? To są jakieś ten, a to mamy sobie zrobić, sami mamy sobie to wyciąć. Mamy sobie to bez, tutaj nie ma szlaczka do wycinania, o nie, to jak my to mamy zrobić? O panie złoty, ale się wkopałam. No zobaczcie, nie wyszło mi to najgorzej, Tomek już klei tutaj oczy. No coś to... No, jakiś taki potwór ma jest, dobra. Mamy to zrobione już, super. Na dole jest ciemno. Na dole jest ciemno, tak jest. No to co, no to do mamy buzi. Zrobione dwa potwory. Fajne, tak? Do buzi trzeba, do buzi. Grzesiu już tu jęczy. Oj, nie wiem jak to dalszy ciąg dzisiejszych zabaw będzie wyglądał, naprawdę mówię wam, bo zaczyna się robić nieciekawie. To znaczy dzień jak co dzień. Dostaliśmy od cioci Tomka taki oto zestaw naklejek ściennych z piratem, także myślę, że nadszedł w końcu ten moment, kiedy możemy zacząć się w to bawić i możemy to wykleić gdzieś na ścianę i będzie fajnie z tego tytułu. Będziemy to kleić, Tomcia? Tak.
A co to mama ma w rączce? Co to jest? Nie wiem. No zobacz, są to piraci? Tak. No widzisz, przy okazji pozdrawiamy ciocię. Tak? Powiedz, pozdrawiam cię ciociu. Dawam cię ciociu. Dobra, no to lecimy z tym. Pierwsza naklejka odklejona, było to dość trudne. I przyklejamy na ścianę, masz tą cios. Tu ją przyklej na ścianę, tu. Tu się nam coś przykleiło. O! No. No to ciśnij do ściany ładnie, mocno. Tak. Pięknie. Drugi. A Grzesiu się nam tu bardzo denerwuje. Mamy odklejoną teraz dziewczynkę piratkę. I obok, tak? O, tak jest, fajnie. Super, Tomcio. Dobra, to kogo teraz, Tomek? Może teraz papugę, co? Może tam papugę? Może być papuga? Chcesz papugę? Tak. Dobra, jest papuga. Jest papuga. Tu tam. Nie drzewa. No nie ma tu drzewa żadnego, no ale jest, no. No to co teraz? To może jakiś skarb, co? Damy ten skarb? Tak. Proszę. Gdzie dasz monetkę? Tu. Na skarb? Obok skarbu gdzieś połóż. Tutaj, dobrze, super! Ła, nie przykryj się. A daleko połóż, no dobra. No, to, no dobrze. Tam jest z tyłu klej. No tak, tam jest z tyłu klej. Dobra, mamy to. To co teraz? Eto. To? No dobrze, to kolejna monetka. Daleko. Też daleko chcesz monetę dać? Ojejku. Gdzie ty ją tam chcesz przykleić? No dobra, no to mamy ostatnią naklejkę z tej strony. Jest taki chłopczyk. Proszę chłopczyka, Tomcio. Ło, ale tu jest pirat dopiero. Zobacz ty go. To chyba z Piotrusia Pana ten pirat jest, co? Petruszka jest. No i słuchajcie, takim oto sposobem wykleiliśmy całą wyklejankę na ścianie. Wszystkie obrazki mamy, proszę. Tomek, podoba ci się to? Tak. Fajne? Tak. Grzesiu też lubi. Co? Grzesiu też lubi? No, Grzesiu też lubi. Grzesiowi się też podobają naklejki. Grzesiu by tu najchętniej wszedł na tą wersalkę. Ale udaje mu się to tylko czasami losowo. Wszystko jest. Wszystko jest, tak. Ja wiem, obojaciam. Tak, wszystkie obrazki tu są. Wszystkie. Ale nam ciocia fajny prezent zrobiła. A tu mała nasza pchyłka sobie skacze przy łóżku. Też by tu chciał wejść. Chciałbyś tu? Grzesinka? Czego spróbuję tu wejść? O, próbuję! Co to jest? No co to jest? Co to jest, Tomcio? Co to tu jest? Grzesio! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Grzesiu, chcesz zobaczyć? Chcesz zobaczyć, co tam jest? No to idź sobie zobacz, aniołku. No zobacz. Tomek, opowiedz Grzesiowi, co tam jest, no. To może poopowiadaj, co to jest, a nie, że to. Co to jest? Powiedz, skrzynia skarbów. Skrzynia skarbów. A gdzie jest pirat? Pokaż, powiedz, to jest pirat. To jest pirat, powiedz. To jest pirat. No to słuchajcie, tym razem zbiłam się na wyżyny własnej kreatywności i namalowałam jajko. To jest jajko, może nie przypomina, ale to jest jajko. I teraz dam Tomkowi klej i paproszki do wyklejania, także tym będzie się Tomasz zajmować teraz przez najbliższe pół godziny, mam nadzieję. Będzie tak, Tomcio? Tak. No to super! Nacięłam Tomkowi różnych właśnie takich dwustronnych kawałków papieru, to się nazywa profesjonalnie konfetti. I jest klej, i jest jajo. Wiesz, Tomek, co masz z tym robić? No. Tak? Na pewno wiesz?
pomóż mi, mamo. No dawaj. Możesz tu smarować, wiesz? Już wysmarujesz całe jajko, to potem kawałki tu przyklejasz do tego, wiesz? Tak, przyklejasz. Wiesz? Tak trzeba przyklejać. Wiesz? Jest jajka? Tak. Piąteczka. Super, tak jest. Mama, ile jeszcze zostało? No dużo zostało, jeszcze możemy jedno takie zrobić. Takie mamy jajko pisarkę, tak się prezentuje. Oczywiście nie obyło się bez płaczu, wrzasków i zakłóceń w postaci Grzesia, no ale ostatecznie daliśmy radę, bo ludzie tam Grzesiu, co on tam robi? Grzesiu, co ty tu robisz? Co ty tam robisz pod stołem, Aniołku? Bo ja się tu boję normalnie, co ty robisz. Ej, nie dawaj, nie poddawaj mu się, tak, bo... No tak, Grzesiu to się szybko smoczka oduczy chyba. Może zrobimy sobie motylka, co? Tak. No to trzeba zrobić motylka, jak mama obiecała, to trzeba zrobić. Ale to mam pomysł z internetu. Grzesio, ratunku! Kto tak mnie atakuje? Szybko, dla mamy! Co? Dla mamy ty! Zabawę chcę. No dobra, no już, już. Daj mi chwilę odpocząć, co? Chyba dzisiaj wykorzystamy limit normalnie za cały miesiąc zabaw. No to słuchajcie, będziemy robić teraz motylka. To polega na tym, że trzeba odrysować rączkę na papierze kolorowym. Moją i Tomcia. Moją i Tomcia. Na początek trzeba było te kartki papieru pozginać, tak żeby no, na pół w sumie. No i teraz Tomek, kładź tu rękę tak, w ten sposób. No i teraz będziemy ją odrysowywać przy pomocy długopisu. Te właśnie pseudo skrzydełka, czy jak to tam nazwać, na koczyt motylków. Proszę, jak rozłożymy, to wygląda w ten sposób. Więc mamy właśnie różne wzory. To było też specjalnie zrobione, żeby były różne. Także będziemy sobie to mogli jakoś poskładać. I będą się one od siebie odróżniały. Jeszcze muszę wyciąć brzuszki i główki. I będziemy to za chwilę z Tomaszem klej. Wycięłam też właśnie brzuszki dla motylka i główki dla motylka w kształcie serduszek. Tak wyglądają. Zleciłam Tomaszowi, aby jeszcze posmarował sobie klejem skrzydełka motylka i wykleił go papierkami. I zobaczcie właśnie teraz, co robi. No już wystarczy, misiu. Bo jak już pewnie wiecie z ostatnich filmików, najlepszą zabawą jest używanie kleju do wszystkiego. Jak widzieliście w dzisiejszym odcinku, dość sporo się działo poza moim niefortunnym spacerem. Udało się nam zrobić również sporo takich kreatywnych różnych zabaw. Zrobiliśmy wyklejanki na ścianę, zrobiliśmy malowanki, zrobiliśmy jeszcze inne rzeczy, jak widzieliście. Także udało się nam jakoś fajnie ten czas spędzić. W kolejnym vlogu również będziemy się dalej bawić z Tomkiem, także już dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Fajnie, że nas oglądaliście. Dzięki za to i zapraszam na kolejny odcinek. I zobaczcie, Tomek mi już tu przyniósł nowe dzieło. Zobaczcie, już mamy tu nowe dzieło. Także widzicie, my nie próżnujemy.